Dzień dobry, przed nami Energetyczny talk show redakcji Globe Energia. I zaczynamy od tematu: Zamontowałaś fotowoltaikę, czy rachunki mogą ci wzrosnąć? Powiemy także o ujemnych cenach prądu jaki będzie miało to wpływ na rynek. Jak się przed nimi bronić? Trwają targi Intersolar, największa impreza fotowoltaiczna w Europie i będzie więcej pieniędzy na program Mój Prąd. Zapraszamy. Sponsorem odcinka jest Solar Edge. Solar Edge, globalny lider sprzedaży falowników. Zanim przejdziemy do tak głośnego tematu cen ujemnych energii elektrycznej, porozmawiamy o fotowoltaice, o takim niemiłym zaskoczeniu, które czasem może się dla kogoś zdarzyć, jak na przykład dla mnie. Czyli posiadacz fotowoltaiki jest niemile zaskoczony tym, że rachunki za prąd mogły wzrosnąć. I chcesz mnie i naszych widzów zniechęcić do fotowoltaiki? Nie, nie. Chcę, chcę przedstawić scenariusze, które nam się wydaje, że przez fotowoltaikę rachunki wzrosły, a nie zawsze tak musi być. No bo konieczne. czytając internet i niektóre komentarze, odniosłem takie wrażenie, że fotowoltaika już się nie opłaca, bo jak właśnie pojawił się ten temat rosnących rachunków, czy spadających cen energii, to jest sporo komentarzy, że fotowoltaika już się nie, opła, nie, nie, nie opłaca i myślę, że warto ten temat trochę odczarować i Powiedzieć, jak to faktycznie jest. Jest to, tak samo się nie opłaca, jak ludzie paniecznie na północy Polski demontowali kotły gazowe, bo spodziewali się, że za chwilę gazu nie będzie. Wszyscy montowali pompy ciepła z tego powodu i to, co zawsze do Państwa apelujemy, nie działajcie w emocjach spokojnie, dowiecie się, bo czasami te nagłówki medialne mylą. Ale, co się dzieje z tą fotowoltaiką i czy rzeczywiście można się czasami niemile zaskoczyć, i chciałbym powiedzieć na początku moją historię. Skoro, Słuchamy, to jest show, skoro to jest talk show, to powiem moją historię. Rzeczywiście niemile byłem zaskoczony, ponieważ produkuję odrobinkę więcej niż zużywam, ale mam dość dobrze dobraną instalację fotowoltaiczną, mam pompę ciepła. No i proszę Państwa. Zaskoczony byłem bardzo dużym rachunkiem za energię elektryczną. Z firmy Tauron dostałem bardzo wysoki rachunek, tam kwoty były dość spore. No i moje zaskoczenie, no jak to? No, przecież mam fotowoltaikę, a to tak, rachunek mi skoczył. No, oczywiście wiem, że gdzieś tam prąd poszedł do góry i tak dalej. No, i oczywiście szybko to zanalizowanie to przedłużał. Okazało się, że przywalili mi gigantyczne prognozy czyli część pierwsza, kiedy Państwo może skoczyć rachunek za prąd, bo dostaniecie prognozy. Prognozy nie są przygotowane w cyklu rocznym, a moje rozliczenie jest cyklu rocznym i produkuje tam o 1 MWh, pewnie więcej, może dwie niż zużywam w ciągu roku. Ale i generalnie, co trzeba wtedy zrobić, gdy mamy taką dużą prognozę, jesteśmy niemile zaskoczeni. No oczywiście za za Telefon i folia, i to nie był dobry pomysł. Dzwonię do tauronu, będziesz czekał 20 minut, po 20 minutach dowiedziałem się, że trzeba 15, a po 15 minutach dowiedziałem się, że czekał 30 minut, zmieniło się na 45 i się dodzwoniłem. Wyobraź sobie, dodzwoniłem się i dowiedziałem się od bardzo miłej pani na, na infolinii, że system mi padł i nic mi nie pomoże. Yy, I teraz, tak dużo czekałeś, niech się wrócić system. Bo to był mój błąd. To był mój błąd i, i też, proszę Państwa, trzeba po prostu na formularzu kontaktowym yy, napisałem pismo, yy, podałem swój numer licznika, yy, sytuację i pisałem, że bardzo proszę o korektę prognozy, ponieważ produkuję tyle, zużywam w roku tyle i proszę sprowadzić do opłat stałych. No, i teraz mam taką miłą wiadomość, może rzućmy okiem na ekran, którą dostałem, że dzień dobry informujemy, informujemy że pana aktualne prognozy obejmują tylko opłaty stałe. Dało się, dało się, nie powoływałem się na globenergię, jako zwykły tutaj człowiek zaatakowałem. I w każdym razie, na przykład, tak jak w Tauron, to jest mój Tauron, tak jak w Tauronie, to możecie Państwo się o co stać. Czyli pierwsza sprawa, zanim, zanim się zdenerwujemy, zobaczmy, czy nie dostaliśmy wysokiej prognozy, bo chyba z tymi systemami billingowymi nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Opóźnienia czasem wynoszą nawet pół roku, jeżeli chodzi o wystawianie faktur. To trochę wynika z tego, że te systemy billingowe musiały być bardzo szybko zmieniane, znaczy bardzo szybko w ciągu kilku miesięcy. To jest na no, duże koncerny. Tempo widać zbyt duże, a musiał być zmieniany dlatego, że ceny energii zostały zamrożone i to w wielu progach, i te systemy, które były dostosowane do, do, do liczenia tych prognoz i, i, i rozliczania zużycia, po prostu musiały zostać dostosowane. Drugi temat. Moja znajoma zgłosiła się do mnie bardzo zdenerwowana, zamontowała fotowoltaikę i rachunki jej skoczyły bardzo za prąd. No ale proszę Państwa, zróbmy sobie taki też rachunek sumienia, e, czy my, ile urządzeń podłączyliśmy po montażu fotowoltaiki, bo to jest taki ślad, była, ona była przekonana, że tam tylko trochę dodała klimatyzacji, potem się okazało, że tej klimatyzacji było dużo i tej klimatyzacji było dużo do ogrzewania. E, I jeszcze się okazało, że gdzieś tam coś było nieszczelne, e, gdzieś tam w budynku i, i gdzieś to ciepło jeszcze uciekało w międzyczasie. I rzeczywiście po analizie okazało się, że tam kilka megawattogodzin energii elektrycznej pojawiło się w zapotrzebowaniu, zwiększeniu zapotrzebowania. I to jest taki, może oczywista oczywistość, ale rzeczywiście zdarzy się może tak, że zamontowaliśmy dużo urządzeń. Tak, ale to jest, to jest pojęcie, że to już bardzo częsty przypadek. no bo bardzo częsty to... To może zbyt wygórowane są, ale powszechny przypadek, dlatego że jak spadają rachunki do opłat stałych, no to tak wiele osób podchodzi, no, 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 no mam tego prądu. Jakby nie liczył tych kWh, tylko patrzę, no rachunek jest kilkanaście złotych czy kilkadziesiąt złotych, jest bardzo niski, czy dużo niższy niż był. No to może właśnie klimatyzator, no bo ciepło, a w sumie później zimno na jesieni. No to klimatyzator jest używany do, do ogrzewania. Tudzież na przykład basen ktoś rozstawia, a może ten basen trochę można byłoby podgrzać, albo na przykład pompa obiegowa do filtracji cały czas zaczyna chodzić, i, i nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo energii te urządzenia zużywają. Przy czym rachunki dalej są niskie, no bo to są rachunki prognozowane. Czyli mamy sytuację w drugą do, stronę. Mamy niską prognozę. Dokładnie. Mamy niską prognozę, bo ją tak, Twoim przykładem już, już, już uzyskaliśmy, ale zapominamy o tym, że dokładamy urządzenia i zaczynamy zużywać dużo więcej energii. No i później przychodzi rozliczenie roczne, podsumowanie. No i można być nieprzyjemnie zaskoczony, ale no to jest wina takiego nieświadomego użytkowania. I trzeba mieć świadomość, że zdecydowana większość firm dobiera instalację fotowoltaiczną do aktualnego zużycia. Czasem bierze zapas 10%, jeżeli faktycznie przewidujemy montaż dużo liczby innych urządzeń, no to, no to, no, no, no to warto o tym powiedzieć i to można wtedy uwzględnić. O, na przykład płyta indukcyjna. Bardzo często się też zdarza tak, że jak te rachunki za prąd spadają, no to na przykład kuchnia gazowa jest wymiana na płytę indukcyjną, która też jednak potrafi rocznie trochę tej energii elektrycznej zużyć. No i to finalnie w połączeniu jeszcze z naprawdę olbrzymimi wzrostami cen energii powoduje, że ten rachunek na koniec może być nieprzyjemny. Dobrze, że użyłeś tego słowa wzrost cen energii, bo mamy trzeci pośredni przypadek. To znaczy, że mieliśmy fotowoltaikę, ale mimo wszystko zużywaliśmy więcej energii elektrycznej niż produkowaliśmy i o tym wiedzieliśmy. Ale nagle na rachunki skoczyły za prąd i teraz kolejna sprawa, bo rzeczywiście słuchajcie, drodzy Państwo, czasem rzeczywiście proste rozwiązania są rzeczywiście tym jedynymi. Przypominam, że energia elektryczna. Jest Bardzo podrożała w Polsce. Jeżeli tam szacowaliście zeszłego roku, to było około 70 groszy za kilowatogodzinę. W tym roku to jest ponad złoty, złoty 27, na przykład w obszarze naszym. Taur... O, tutaj trochę zbyt daleko idące uproszczenie. Ale okej, okay. bo, bo, bo A, jakby, oczekaj, bo, bo to jakby są dwa, dwa poziomy. To znaczy. Ja wiem, są ceny zamrożone, jest energia, dystrybucja, ale. Choć... Wielu, wielu studentów matematyki nie rozumie rachunków za energię, nie jest w stanie ich po, po, poprawnie policzyć. No, mo, absolwenci może sobie radzą z tym, ale są dwa, dwa, e, dwa, dwie ważne płaszczyzny, które warto powiedzieć. W każdym, absolutnie w każdym przypadku, jeżeli zużyjesz e, tyle samo energii elektrycznej co rok wcześniej, rachunek powinien być wyższy. W każdym, nawet jeżeli mieści się w tych limitach, dlatego że skoczył VAT. A znaczy został przywrócony tak. do, 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 do nominalnych stawek. Tak, do mhm. nominalnych stawek, więc w każdym przypadku ta cena wzrosła. Ale jeżeli się w tym limicie nie mieścisz, a ten podstawowy limit to jest 2000 kWh, to jest niewiele, to, to jest niewiele no to ta cena rośnie z tych około 66-70 groszy za kilowatogodzinę, co i tak jest więcej, możecie Państwo to na grafice zobaczyć, i tak jest więcej niż było kilka lat temu. Rośnie do złoty 27 średnio. Czyli 60 kilka procent. 60 kilka procent tak, wzrostu. Tak, tak. I, 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 to jest naprawdę, I to jest naprawdę duży wzrost. Szczególnie, że jeżeli chodzi o dystrybucję, no to ona nie ma tego, tego, tego kapa tak jak energia elektryczna, tego zabezpieczenia. Tego, tego zabezpieczenia. A tam wzrosty były po 40-45%, jeżeli chodzi o koszty dystrybucji. I Więc generalnie, generalnie, generalnie to jest też ten czynnik, że nawet jeżeli to moje zużycie jest na podobnym poziomie, Mam fotowoltaikę, no to rachunek mi zrośnie. Okej, okay, A teraz... tylko, że zawsze musimy pamiętać alternatywnie, ile bym płacił za energię elektryczną, jeżeli tej fotowoltaiki bym nie miał. I widzisz to są rozmowy z moimi sąsiadami również, bo czasami tak się zastanawiamy, no mam fotowoltaikę, zrosły też rachunki, ale co by się stało, gdybym jej nie zamontował? I to też już jest pierwsza odpowiedź, ten pierwszy trop dla Państwa, czy fotowoltaika się opłaca, to by. Kosmiczne rachunki za energię elektryczną bez fotowoltaiki. Szczególnie, na... że jest jeszcze jedna, jedna dość, dość niepokojąca prognoza. Bo możemy mieć taką, taką sytuację, że prezes URE w przyszłym roku zatwierdzi taryfy sporo niższe niż w tym roku. Na przykład 20% niższe, 30% niższe. I Ty, jako taki konsument, jak słyszał w mediach, że taryfa będzie 20-30% niższa, to jakie wrażenie odniósłbyś tak? No Oczywiście, że, 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 że rachunek, rachunek ci spadnie. 20-30%, prawda? Że, że Ci rachunek spadnie, tak. a rachunek Ci wzrośnie, dlatego że nawet po tych obniżkach taryf, bo, bo nikt teraz nie płaci w cenach taryfowych, dlatego że są te wszystkie tarcze, osłonowe i tak dalej i nikt w taryfach nie płaci. Taryfy są tylko i wyłącznie po to sprzedawcom energii, żeby, żeby, żeby było odniesienie do poziomu rekompensaty, jakie muszą dostać za obniżanie tak, tego, gospodar z domowego. Więc ceny taryfowe mogą taryfy mogą spaść, te, 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 te zatwierdzone, ale one i tak będą wyższe niż to, co płacimy teraz nawet w tym, górnym, w tym górnym limicie. Więc efekt będzie taki, że rachunki jeszcze wzrosną i tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na prognozę na 2024, no ona jest oczywiście jeszcze taką dość, dość mocno roboczą prognozą, no ale to jest prawie złoty 80 zł za kWh z dystrybucji. To jest dopiero skok cenowy i tutaj nie ma absolutnie alternatywy innej poza radykalnym ograniczeniem zużywania energii elektrycznej. Czyli świeczki. Aż tak radykalnym? Może nie. E, e, jedynym alternatywą poza tym jest właśnie montaż fotowoltaiki. Teraz przypadek kolejny, tryb awaryjny. Narozrabiałem. Kiedy, mogą, kiedy jeszcze może, może więcej zapłacić za fotowoltaikę? Za to, że produkuje energię elektryczną. W przypadku jakim? Zamontowałem fotowoltaikę, nie zgłosiłem, nie wymieniłem licznika i co się stanie, Bogdan? Czyli produkuję energię z farbnika? Nowoczesne liczniki w większości będą, jeżeli energia będzie wprowadzana do sieci, czyli niezależnie od kierunku przepływu, jeżeli nie są zaprogramowane jako dwukierunkowe, to liczę w jednym kierunku. Czyli, co czyli mogę jest? wprowadzać energię do sieci, a ona będzie liczyła tak, jakbym ją zużywał. Czyli za każdą kilowatogodzinę, co wtedy produkuję z fotowoltaiki, tak. zapłacę jeszcze tak, za nią. tak, tak. No, to jest takie zabezpieczenie w tych licznikach, indukcyjne miały tak, że one miały taką zapadkę, więc one kręciły się do tyłu, ale nie liczyły do tyłu. Ja pamiętam taki licznik, widziałem, choć nie wiem, czy on nie był rozmontowany, że nie było tej zapadki, on kręcił się do tyłu i liczył do tyłu. Choć były takie legendy też, że jak tam kręci liczniki do tyłu, jeszcze tak, tak. studencki coś Ale fakt szale. faktem, ale fakt faktem, na Filipinach był taki system, właśnie taki, Najprostszy netmetering, jaki można było sobie wyobrazić, że właśnie licznik kręcił się do tyłu i do przodu. No. I tam mieli, mieli przez jakiś czas takie rozwiązanie. No i, i działało skutecznie. E, no. E, I teraz, teraz... Ale kiedy taki przypadek może się zdarzyć? Bo e, popatrz, bo też na piwikonie rozmawialiśmy o, o fotowoltaice balkonowej e, i czasem ktoś może e, nadinterpretować, e, na, nadinterpretować pewne przepisy, a mianowicie te, że że dla instalacji do Małej 800, 800 watów tak. Nie trzeba, nie trzeba spełniać wymogów kodeksów sieciowych i nie trzeba je zgłaszać. No i teraz, teraz, teraz... przerwimy na moment, przerwimy. Czyli biorę moduł fotowoltaiczny, do niego mikrofalownik, tak. montuję się gdzieś na balkonie, w miejscu tak. oświetlonym, mam energię elektryczną. Pinam to do gniazda i, i oszczędzam. I oszczędzam. I mogę nie oszczędzić. I mogę dopłacić. I mogę dopłacić. Dlatego tutaj też, bo, bo oczywiście fotowoltaika balkonowa to jest bardzo dobry pomysł. Tutaj trochę brakuje przepisów um, związanych z użytkowaniem balkonów, bo balkony nie są naszą własnością, nawet y, jeżeli to jest nasze prywatne mieszkanie. I tu bardzo często y, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe robią problem z montażem fotowoltaiki balkonowej, ale jeżeli się komuś uda już przebrnąć przez procedury, to warto pamiętać, że zdecydowanie nawet jeżeli sobie to wtykamy y, do gniazdka, to y, y, trzeba tę instalację zgłosić, żeby licznik został wymieniony i żeby ona poprawnie działała okay. i była rozliczana. Y Kończmy temat temat fotowoltaiki, kiedy możemy nabić sobie jeszcze rachunek, ale w gospodarstwie domowym, ale coś jeszcze się może powiedzieć w firmach. No, Na przykład w firmach jest wiele możliwości. Zamontowałem fotowoltaikę i nagle dostaję rachunek, nie mozbierna? Tak, tak, mozbierna to jest temat rzeka. Temat dla firmy. Temat dla, dla, dla firmy. Firm. Generalnie w przypadku dobrze dobranej fotowoltaiki, dobrze wpiętej w odpowiedni punkt, ten opłaty za moc bierną powinny nie wzrosnąć, albo wzrosnąć naprawdę bardzo minimalnie. Dlatego, że opłata za moc bierną to jest opłata, jeżeli stosunek pobieranej mocy biernej do mocy czynnej jest powyżej ustalonego limitu. No że nie będziemy wchodzić w technikę, dali, jaki to jest limit. I teraz, jeżeli ja zużywałem dość dużo mocy czynnej, no to, no to też dość istotną część mocy biernej mogłem sobie zużyć za darmo, czyli bez tych opłat. Mhm. Ale jeżeli fotowoltaika mi produkuje, no to tej mocy czynnej zużywa mniej, a moc bierną mogę pobierać, pobierać w tej samej wielkości, więc te stosunki mi się zmieniają. Choć tutaj opłaty nie powinny być istotnie, istotnie większe, co więcej, większość nowoczesnych falowników fotowoltaicznych jest w stanie sterować kosynusem φ i jest w stanie wprowadzać moc bierną przeciwstawną. Tak, tak mówię w uproszczeniu, czyli może kompensować, kompensować tą, tą moc bierną, którą bym zużywał. Więc to bo można... te falowniki nas bronią przed Jeżeli są odpowiednio skonfigurowane, jeżeli tam jest zamontowany licznik, to można sobie to dokompensować. I tak jeszcze podkreślam, <grym> przypominam, to dotyczy tylko przedsiębiorstw, tylko firm. Tak, bo jeżeli mamy na przykład kompensację mocy biernej, bo jej dużo zużywaliśmy, no to tu jest tylko kwestia poprawności wpięcia takiej instalacji fotowoltaicznej i problemu nie powinno być. I przypadek trzeci, <grym> że jest przedsiębiorstwo, zużywa dość dużą ilość mocy biednej, ale nigdy za, nie, za nią nie płaciło, bo miało jeszcze stary licznik. Takie przypadki się zdarzają. I teraz tak. A czy fizycznie jej nie mierzył? Tak. I teraz zamontowali fotowoltaikę, tak, przy okazji dostali nowy, nowy licznik, licznik. Do kierunkowy, i nagle ktoś to zaczął mierzyć. o jednak tutaj. Jednak tutaj się opłata za to należy. I tutaj często właśnie te, te, te firmy mają nieuzasadnione pretensje do ogólnie fotowoltaiki, dlatego, że to nie jest tak, że oni by na tym liczniku byli wiecznie. Wcześniej czy później i tak ten licznik zostałby wymieniony. Więc... Nie ma ucieczki nie, tym. nie ma Nie ma przed tym ucieczki. Okej, okay. kończymy wątek z tego, co sobie przypominam jeszcze do redakcji. Kiedyś szkoła zrozpaczona zadzwoniła, że zamontowali fotowoltaikę i rachunki wzrosły. Była to szkoła gminna. Pamiętasz dlaczego? Nie. Yy, okazało się, że mieli dostawcę energii z przetargu, czyli to nie był ten dostawca zobowiązany. Nie pamiętam, załóżmy, że to był Tauron, to Tauron, Energa Enea i tak dalej, może. Ale w każdym razie chodziło o to, że mieli dostawcę niezobowiązanego i po prostu co się stało. Przeszli na opust, ale bardzo małą ilość pewnie produkowali, a musieli bardzo dużo dokupić po wyższych stawkach. Niestety, niestety, i uratowali się tym, że zrobili sobie dodatkowy punkt przyłącza i rozwiązali ten problem. Ale to jest problem, który, który zdarza się bardzo rzadko. Generalnie, jak szukamy wzrostu rachunku, to szukajmy raczej w zużyciu własnej energii, szukajmy raczej w większych rachunkach za energię elektryczną. W zasadzie kontynuując cały czas temat opłacalności fotowoltaiki, przechodzimy do rekordu niechlubnego. Rynkowa cena energii osiągnęła minimum 381,44 grosze. A dlaczego tak paleratywnie? Dlaczego niechlubny rekord? Niechlubny rekord. bo teraz jest... A może dzięki temu w przyszłości będziemy mieli w końcu tańszy prąd. Może to nie będzie przyszłość za 2-3 lata, ale w, w odległej przyszłości. Może to mieć wpływ? Może w końcu taryf dynamiczny się doczekamy? Słuchaj, właśnie to przechodzę przez kolejne medialne ciosy, które padają na fotowoltaikę i warto zanim wpadniemy w panikę nawet możemy, nie wiem, demontować moduły z dachu, może zastanówmy się jakie to ma skutki i, i z czym się to wiąże. Rzeczywiście za, za maj rynkowa cena jest najniższa. Ale to jest coś, czego się spodziewaliśmy. Mówiliśmy wcześniej, że w ramach wzrostu instalacji fotowoltaicznych można się tego spodziewać. Pytanie bogna do ciebie, czy to dla Ciebie posiadacza fotowoltaiki w netbillingu, czy to cię przeraża te się zł? Nie, nie, to, jakby to, to mnie nie, nie przeraża. Choć oczywiście im niższa cena, e, cena rynkowa, tym ekonomika. W większości przypadków będzie niższa, ale to też jest potwierdzenie tych testów, o których już jakiś czas temu mówimy, że współcześnie, jeżeli ktoś myśli o instalacji fotowoltaicznej i chce mieć... Dobrą ekonomikę, taką pewną ekonomikę w długim okresie, to powinien pomyśleć o magazynie energii, szczególnie, że jest wysoka dotacja w moim prądzie, i o tym też powiemy na koniec. Ten budżet jest planowany do, do, do zwiększenia. I to, i, to, I to faktycznie przekłada się dwutorowo, dlatego że nie wprowadzamy tej energii do sieci wtedy, kiedy ona jest najtańsza. Teraz jest, mamy rozliczenie jeszcze miesięczne, ale. Za rok, a pewnie może się to przedłużyć. o lipcu 2024. Tak, jest ustawowo, ale tam obawiam się, że to może zostać przesunięte, bo ten system CESIRE, wymiany danych. Zostanie przesunięcie wprowadzone, będą rozliczenia godzinowe, Tak, tak będą rozliczenia godzinowe. I wtedy faktycznie to przesuwanie mojego, mojego wprowadzenia energii do sieci no będzie efektywnie skutkowało wyższymi korzyściami finansowymi, bo jeżeli popatrzymy sobie na rynkową cenę energii, no to, 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 to nie jest tak, że ona jest niska przez cały dzień, ona jest po prostu niska, niska w południe. Tak, tak czyli, czyli to co widzimy. A jeszcze druga rzecz jest dość istotna która będzie bardzo mocno wpływała na ekonomikę. Bo jeżeli sobie weźmiemy instalację fotowoltaiczną bez magazynu energii, no to jej taki poziom autokonsumpcji średnio to jest 20-25%. Ale jeżeli mamy nawet mały magazyn energii, znaczy relatywnie mały do, do, do Tej, mocy, mocy instalacji. instalacji fotowoltaicznej, to ten poziom autokonsumpcji dość istotnie rośnie w granicach 45-50%. Oczywiście, jak ten magazyn będzie większy, tam jeszcze tę ten, ten, ten autokonsumpcję można zwiększać. I jak pokazywaliśmy wcześniej te ceny energii, no to wtedy ja już, ta, ta moja ekonomika to już nie jest to 38 groszy za kilowatogodzinę, tylko to jest wartość energii, którą musiałbym kupić, czyli to jest poziom obecnie złoty 27, zł, a, a pewnie w przyszłym roku będzie to jeszcze, jeszcze więcej. No właśnie, tak, tak. Jeżeli mówimy na przykład kolejny rok to może być złoty 60, zł, 70, zł, no to są już duże pieniądze, które, które tutaj gromadzą. Tak, ale to jest jeszcze jedna rzecz, którą warto, warto wziąć pod uwagę. Czyli niekoniecznie najbardziej ekonomicznie uzasadniona może być instalacja w pełni na południe. Kąt tam 25-30 stopni, a instalacja na przykład sud-zachód, żeby zlikwidować ten, 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 ten pik południowy, a zwiększyć produkcję rano i wieczorem. Ale o tych tematach powiemy sobie szybko. Ale pod jeszcze jedna rzecz, którą też, którą też zobacz, że jak jest nowy system rozliczenia, to statystycznie moc mikroinstalacji wzrosła. Tak, tak czysto statystycznie. Mhm. Oczywiście tam jest też udział firm większy, więc, więc może ten wzrost nie jest aż tak duży, ale faktycznie, jak się patrzy na, 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 na przyłączane instalacje dla gospodarstw domowych, no to ta moc statystycznie wzrosła. A ekonomika jest tym większa, im moc będziesz miał mniejszym do zużycia. Czyli jeżeli nie będziesz liczył instalacji fotowoltaicznej tak, żeby ona produkowała tyle, ile ty masz zużycia rocznego, to. Ekonomika będzie większa, bo poziom autokonsumpcji automatycznie ci rośnie roś. im mniejsza instalacja, tym większa autokonsumpcja, tym większa, większa oszczędność na energii. Przejdźmy w takim razie do, do tego czegoś, co zmroziło tutaj właśnie już naj, najmocniej media, czyli ujemne ceny energii. Rzućmy okiem na mapę, mamy mapę i widzimy, jak Europa została zalana ujemnymi cenami energii. W Polsce się też to pojawiło. Który to był dzień, 10 czerwca na rynku? Na rynku... Ale z dostawą na 11. Tak, z dostawą na, na 11. Pojawiła się, pojawiła się ujemna cena energii. Cena na rynku dnia następnego osiągała od minus 27 do minus 5,24 euro za megawattogodzinę. O co chodzi z tymi innymi cenami energii? Bo ja sobie takie kojarzę z tym, że gdzieś tam w systemie mamy nieelastyczne źródła energii i przy zmniejszonym popycie tym nieelastycznym źródłem energii nie opłaca się produkować. Tak, w skrócie. Nie opłaca im się wyłączyć? Wyłączyć. Nie im wyłączyć, się wyłączyć, żeby. Bo weźmy sobie taką konwencjonalną elektrownię. To, ale to, to, to jest temat w ogóle bardzo, bardzo skomplikowany. Niestety, internet, ludzie lubią proste odpowiedzi. Ale to tak nie jest, bo, bo, bo to w ogóle to, to nie jest tak, że w Polsce były ujemne ceny energii i cały prąd w niedzielę był po cenach ujemnych. To nawet nie jest tak, że cały prąd w tych godzinach, w których wystąpiły te ceny ujemne był po cenie, był po cenie ujemnej. Czyli bo tak dochodzisz naprawdę, do ważnej rzeczy, do wolumenu, bo... Dochodzę do wolumenu i, do, i, i dochodzę trochę jednak do tego, jak tym prądem się handluje. Zdecydowana, jak, jak sobie popatrzymy na niedzielę, to i, i, I całą ilość energii, jaka została w niedzielę zużyta, to tylko nieco ponad 20% tej energii była handlowana z dnia na dzień. Czyli reszta była w jakichś kontraktach terminowych. Czyli po cenach dodatnich. No oczywiście, zdecydowanie dodatnich. Z zarobkiem. Tak, była, była w kontraktach terminowych, umowach PPA i tak dalej. Była kupiona w zagranicy, była kupiona na innych rynkach, na rynku bilansującym, gdzie, gdzie te ceny były ciągle... Czyli kontrakty, dodatnie. które zawarliśmy wcześniej, tak. były realizowane. By, były realizowane, ale było tak. Ta energia była kupowana na innych innych giełdach niż, niż, niż rynek dnia następnego, tudzież była w kontraktach terminowych. I to była zdecydowana większość, bo grubo ponad 70% tej energii była tak sandlowane. Jak sobie jeszcze głębiej zobaczymy w te dane... To te ceny ujemne pojawiły się tylko w fixingu drugim, czyli w tej części handlu, tak mówiąc w uproszczeniu, kiedy też jest wymiana międzynarodowa. I to trochę tłumaczy, no bo wtedy we wszystkich krajach, w których jesteśmy połączeni, czy może nie we wszystkich krajach, w których jesteśmy połączeni, ale w wielu krajach, z którymi jesteśmy połączeni, też wystąpiły ceny ujemne. Czyli można było kupować jeszcze bardziej ujemny prąd z Niemiec do Polski. I, i jeżeli sobie ten wolumen odniesiemy, Ile w tym fixingu drugim było tej energii sprzedanej de facto po cenie ujemnej, no to to już jest kilka procent. Kilka procent zużycia energii, jaka w danej godzinie nastąpiła. Więc to nie, to, to nie jest aż tak, tak duży wolumen. W każdym razie brzmi to, brzmi to dobrze medialnie. Brzmi to dobrze medialnie, ale, bo jak już wszyscy te... mają. Bo wiesz, bo to jest jeszcze to... jedna warstwa, taka, że. Kurde, płacę tak wysoki rachunek, a tutaj ceny są za darmo, ja powinienem, powinni mi dopłacić, że, że, że sobie żelazko włączę. Okej, okay, ale spróbujmy znaleźć jakiś taki bardzo już taki, taki ultra prosty przykład, bo rzeczywiście tak ciężko komuś, kto się nie, nie, nie interesuje rynkiem energii, żeby to zrozumieć. Czy może być coś takiego, że nie wiem, jestem sadownikiem, produkuję jabłka. Yy, i w zasadzie jeszcze Ci dorzucę kilka kilogramów yy, i Ci do niej zapłacę Ci groszy, bo zarobiłem na Tobie yy, na, na, na kilku tonach. Tak, oczywiście jakby taki sobie yy, coś takiego można sobie wyobrazić, yy, że jeżeli ja decyduję się nie na taryfę stałą, yy, tylko na taryfę dynamiczną, w przypadku gospodarstw domowych nie ma tych dy, yy, taryf dynamicznych, ale jeżeli chodzi o firmy, no sadownik to jest traktowany jako firma, to można sobie yy, yy, kupić prąd, który będzie indeksowany giełdą, czyli będzie po prostu rozliczany po cenach giełdowych na przykład rynku dnia następnego i wtedy faktycznie na rachunku mogą pojawić się ceny nieujemne, no bo jest jeszcze koszt dystrybucji, są opłaty i tak ale blisko zera. Boga, ja cię tu proszę, żebyś jakiś prosty model nam zbudował, żebyśmy zrozumieli te ceny ujemne. Ale niestety to, widzisz, no bo. W każdym razie chodzi o to, że jest to niewielki wolumen, jest to w zasadzie korekta dla producentów. Tak, tak to, to jest jakaś korekta, nie, nie, która nie, nie, nie wpłynie ale, na nasze rachunki domowe. Ale niemniej jednak, jak popatrzymy sobie na rynek dnia następnego i rynek kontraktów terminowych, to on, przez ostatnie już wiele miesięcy jest taka sytuacja, że jeżeli zdecydowałby się na taką cenę, która będzie indeksowana ceną giełdową to jest to oferta korzystniejsza niż kontrakt terminowy, bo po prostu... Ta pewność ceny kosztuje i kosztuje coraz więcej i będzie kosztowała coraz tylko, więcej. Że, tylko, że dla Ciebie teraz w tym momencie jest to oferta korzystna, bo wiesz co się stało, ale ten, kto zawierał kontrakt terminowy wcześniej, to był... Ja wiem, że analiza teren. wsteczna jest zawsze skuteczna, ale popatrz, e, jednak będziesz miał coraz większą liczbę źródeł oznej i tych pików produkcji e, będzie coraz więcej, czy tych sytuacji będzie coraz więcej. E, okay. nie, 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 nie tylko w lecie, ale w zimie, jak powstanie offshore i tak dalej, to też będziesz miał sytuację... Wracam sytuacji. do tematu... Ale jedna rzecz, jedna rzecz jest ważna, jeżeli chce ktoś przejść na ceny dynamiczne, a w ogóle myśli o przejściu na cenach dynamicznych, trzeba mieć elastyczność popytu. Elastyczność popytu, czyli możliwość ograniczenia, szczególnie prądożernych urządzeń w okresie, kiedy ceny są wysokie. Na przykład Mówisz taki, o firmach tylko teraz, tak? Mówię w tym momencie o firmach, dlatego, że dla, że dla firm faktycznie takie realne możliwości występują, ale... Mówię także o, o gospodarstwach domowych w przyszłości, bo ja uważam, że w przyszłości będziemy mieć taryfy dynamiczne i te taryfy dynamiczne mogą być atrakcyjne. Mogą być atrakcyjne dla kogoś, kto ma na przykład magazyn energii, no bo wtedy jest w stanie ograniczyć to, to, to zużycie. To jeździ oprogramowanie może zanim... Tak, albo ma prądożerne urządzenia, które mogą punktowo zużywać dużo moc, jak na przykład pompa ciepła w gospodarstwie tak, domowym. Tak, urządzenia grzewcze Tak, i jestem, w stanie, i jestem w stanie sobie taką pompę wysterować, żeby ona unikała pracy w tych, w tych godzinach, szczególnie mając większy bufor, mając też pewną pojemność cieplną budynku, jak najbardziej można, można to zrobić i w mojej ocenie to będzie, to będzie przyszłość. Hmm. Okej, okay. przechodźmy do kontynuując dalej ten wątek, czyli zamykając temat u energii, nie wpłynął to na nasze niestety rachunki za prąd w naszych gospodarstwach domowych. Przynajmniej dzisiaj dalej popatrzmy się na opłacalność fotowoltaiki. Przejdźmy teraz na tą większą fotowoltaikę, bo podsumowując tą małą fotowoltaikę domową, prosumencką, ona jest opłacalna, szczególnie zalecamy magazyn energii zastosowania, tak podsumowując. Tak. tak. Bo bez tego, bez tego będzie coraz ciężej. Bo trzeba wziąć też pod uwagę, że jak się popatrzy na statystyki, to nasza instalacja przez większość czasu pracuje tak między 40 a 60% swojej mocy. Więc sytuacje, w których ona będzie pracowała w, w mocach 80-100% to są procenty, to są procenty i to są te sytuacje, w których właśnie te ceny mogą być, być, być niskie. I, I rzeczywiście znowu właśnie te sytuacje są bardzo medialne, a znowu przypominamy, że to są niestety w ciągu roku... Nie, jest, nie ważą dużo. Nie, nie ważą dużo, nie dużo tak. i właśnie o tym trzeba pamiętać, ale teraz no to spędza sen z po, powiek właścicielom farm. I tutaj <noise> przygotowaliśmy kilka punktów. Jak może przygotować ktoś farmę fotowoltaiczną, w obliczu właśnie takich zmian rynkowych. I to, co wspomniałeś wcześniej, chyba nawet dla gospodarstw domowych, pierwsze, co wchodzi do głowy, to instalacja w Tak, no zdecydowanie. I tu powiem Ci, nawet jestem zdziwiony, jak mało w Polsce fan powstaje z koncepcją instalacji wschód-zachód. To też wynika trochę pewnie z braku analizy takiej długofalowej, jak będą zmieniały się ceny energii, bo instalacja wschód-zachód oprócz tego, że lepiej dopasowuje się do profilu ceny, to jeszcze. Yy, po, yy, można znacznie lepiej wykorzystać teren. Po Przypominam, mówimy o farmach. Teren. Mówimy o farmach. Można znacznie bardziej zagęścić, yy, za, 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 zagęścić sobie stoły z modułami, co powoduje, że jakby ten koszt yy, wytworzenia megawatogodziny jest niższy, no bo yy, podatki gruntowe są, będą takie same, opłaty za dzierżawy gruntu będą takie same, a my więcej mocy po prostu pchamy tak. w tym samym terenie. I teraz ten efekt tak na chłopski rozum, żebyśmy to przetłumaczyli, to jest taki, że zamutowała instalacja w zachód. Czyli w tych godzinach pozaszczytowych produkujesz więcej energii niż ci, co mają instalacje zorientowane na południu, Na południu, tak, dokładnie. Okej, okay. drugi temat, uważam że jako temat nerwowy, zgłaszam od razu, trackery, czyli urządzenia nadążne, gdzie instalacja może... może ja może się, się z tym nie realizować. zgadzam, że to, że, to, że to jest poprawa opłacalności farmy. W sytuacji, aktualnej sytuacji ceny różności. się nie zgadza, że są nerwowe trackery? To też, to też nerwowe, nerwowe nie, Spotkałem się z wysoką awaryjnością trackerów, ale, ale dlaczego się nie zgadzam? Wydatek energetyczny? Nie, nie, nie. Tracker ne, największą, naj, największy wzrost wydajności ma w półroczu letnim. Wtedy najwięcej będzie Ci produkował. Czyli wtedy kiedy masz tą cenę będziesz miał najniższą? w półroczu zimowym te zyski energetyczne, te dodatkowe zyski energetyczne już nie są takie duże. Więc jakby to nie jest taka odpowiedź na dopasowanie produkcji do profilu. Bo oczywiście trakter też pracuje dłużej, ale jednak no, główny wzrost jest... jest Okej, okay, jest, czyli trakery odpadają... Yy, nie no, do... tak nie, Pół na pół, pół na pół. Okej, okay, ale dużo osób narzekało na tym, że, że co do awaryjności, pamiętam nasi koledzy z ośrodka AGH, którzy badają instalacje też jednak spotkali się z awaryjnością. No tych to Okej, okay, punkt trzeci, znowu oczywisty, pewnie nikogo nie zaskoczymy magazyny energii, które podejrzewam nie służą tylko do gromadzenia energii wtedy, kiedy produkujemy, kiedy jest tania, żeby ją zatrzymać, ale rozumiem, że chyba taki właściciel farmy fotowoltaicznej mógł również grać cenowo po prostu energią. Podejrzewam, że taki wielki magazyn energii mógłby na przykład nie tylko korzystać z energii wyprodukowanej przy naszą farbę, może, może by Pobierał energię z sieci i moglibyśmy grać tym rynkowo, jak sądzisz? Oczywiście, oczywiście, żeby, żeby taki magazyn przy farmie fotowoltaicznej był opłacalny, tak dobrze opłacalny, no to to jest pierwsza kwestia. To jest właśnie to, to o czym powiedziałeś, czyli gra rynkowa na tych spreadach, które są, są dość duże, Spreda, czyli różnica w cenie między ceną najwyższą a ceną najniższą, a drugi czynnik to jest rynek mocy. Magazyny energii przemysłowe mogą startować w rynku mocy i to polega na tym, że generalnie dostajesz co roku co roku płatność, opłatę za to, że masz gotowość do wprowadzenia mocy. I, i to są dość duże pieniądze, bo to, to jest ponad 250 tysięcy. Złotych za megawat takiej, takiej mocy. Oczywiście tam są wymogi, no tak mówiąc, w największym skrócie, to, to muszą być dość duże magazyny energii, bo muszą mieć przynajmniej moc 2 megawatów i możliwość pracy 8 godzin, więc, więc dość, dość, dość duże już przemysłowe magazyny. Ale jak najbardziej jest to, jest to ciekawy rynek. OK, kolejny temat umowy PPA o wirtualną dostawę energii. Tak, no to jakby umowy PPA to są no takie kontrakty terminowe, często wieloletnie kontrakty terminowe, bezpośrednie, zawarte między wytwórcą i odbiorcą energii. I to jest właśnie ta odpowiedź na to, jak sobie zabezpieczyć przychody z farmy fotowoltaicznej, bo to przeważnie wygląda tak, że taką umowę zawiera jeszcze pośrednik, który ma różne źródła. Ma różne źródła między. między innymi agregatorem no, wtedy, takie, można takie, powiedzieć, takie nie w rozumieniu obrotu. Spółką obrotu, tak? E, znaczy, na no spółką obrotu, znaczy ktoś, kto, to, no dobrze, może słowo agregator tu nawet lepiej pasuje. Ktoś, kto ma, może ma, różne, tak, ma różne źródła, ma różne źródła wytwórcze, no i jest w stanie zagwarantować odpowiedni poziom dostaw w poszczególnych godzinach. No tam często jest fotowoltaika, wiatr, jakieś, to jest też źródło konwencjonalne i tak dalej. Okej, i temat ostatni, y, czy można postawić linię bezpośrednią? No, teoretycznie tak. Ciągle nie znam żadnej linii bezpośredniej, choć mamy nowelizację ustawy, która mam nadzieję, że tą sprawę odblokuje. Czyli to na przyszłość. Tak. tak. Proszę Państwa, nie namawiamy do montażu pomp ciepła fotowoltaiki, namawiamy do rozważenia. Rzeczywiście, rynek się skup... nie, no ja namawiam do rozważnego, do rozważnego instalowania. Rozważnego. Co, co, co to znaczy? No, po, pierwsze z, po pierwsze, przeanalizowanie swoich potrzeb, ile faktycznie tej mocy potrzebujemy, niewykonywanie instalacji większych niż faktycznie potrzebujemy. Ja, ja osobiście uważam, że lepiej sobie taką instalację nie, nie dowymiarować, a zaszczędzone pieniądze właśnie wydać chociażby na mały magazyn energii, bo zawsze instalację fotowoltaiczną można rozbudować albo już przygotować sobie w taki sposób, żeby można było w przyszłości rozbudować, jeżeli właśnie domontujemy tych urządzeń itd., bo zawsze instalacja, która będzie pokrywała nam... 70-80% zużycia będzie bardziej ekonomicznie uzasadnione niż ta, która pokrywa 100, 110 czy 150%. Na, na pewno jest to bardziej skomplikowane dzisiaj. W poprzednim systemie net meteringu łatwiej Mówi się to przeczytać, dzisiaj jest znacznie nie. trudniej, ale ja ale, ale, poczekaj, nie, nie, nie ale poczekaj chwileczkę. A ja uważam, że na pewno jest trudniej sobie to wyobrazić jednak klientowi końcowemu. Natomiast natomiast jaka jest sprawa, jakie mamy alternatywy? Możemy, możemy nie zamontować tej fotowoltaiki, ale z drugiej strony na pewno nas czekają wielkie rachunki za prąd. Co jest złą podpowiedzią dla fotowoltaiki? Złą podpowiedzią jest osoba, która zapuka do Państwa, którejście nie zaprosili, którą wpuścicie do domu i będzie chciała jeszcze tego samego dnia docisnąć Państwa o podpisanie umowy na instalację fotowoltaiczną, czego Wam nie wolno robić. Jeżeli chcecie fotowoltaikę, zaproście 3-4 firmy. Poczekajcie, to się nie pali. Jeżeli ktoś z was zaatakuje, że tylko dzisiaj jest promocja, tylko do dzisiaj, tylko, czyli czy na skolanie y, chcę podpisać umowę, podziękujcie takiej firmie i przejdźcie dalej. Yy, A mogę się z tobą nie zgodzić? Proszę bardzo. Bo, nie podoba mi się to, ale proszę bardzo. Bo, bo mówisz, że w poprzednim systemie wszystko było proste i łatwe. Nie, bo proszę sobie to wyobrazić. Bo to było to ok, to było sobie prościej wyobrazić. Ale w mojej cenie Twoja opinia wynika z tego, że po prostu wiele lat ten system znasz i on jest dla Ciebie w pełni wyobrażalny. Bo zobacz, twoja, cała ekonomika wszystkich miliona ponad prosumentów, którzy są rozliczani w systemie opustowym, wynika z ich hipotetycznych oszczędności indeksowanych do aktualnej ceny energii. Czyli, jeżeli masz sytuację, w której Ceny prądu by spadły. Czy Twoja instalacja w systemie opustowym byłaby bardziej opłacalna Prze czy mniej? No, tak samo mniej. Oczywiście, oczywiście, że też spadłaby jej opłacalność. Tylko, że ty jej nie widzisz. Po prostu tak. jej nie widzisz. <grystanie> masz, ale Bogdan... masz rachunki kilkanaście złotych i nieważne, że, że, że na przykład bez fotowoltaiki też miałbyś kilkanaście złotych, masz poczucie oszczędności. I to tak czasem bazuje, bo... Popatrz, A ja tutaj bo... zacytuję Bogdana Szymańskiego z odcinka przez kilku miesięcy, że nie zgadzam się z jego niezgodzeniem. Ale, ale jeszcze skończę wszystkie moje argumenty, bo powiedzieliśmy o tej rynkowej cenie energii tam 38 groszy. No ale Przecież, jak chyba ty wykonywałeś instalację fotowoltaiczną, no to prąd z dystrybucją był po 50 groszy. Oczywiście. I przecież twoja oszczędność była czyli, na poziomie czyli, 40 groszy. Czyli tak. Wtedy ta rynkowa cena energii była, można powiedzieć, której nie było się ogłoszonej, była znacznie niższa, prawda? Tak. 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 No i widziałeś ekonomikę w tym, tak, w tym ale, działaniu. Tak, ale mimo wszystko matematycznie łatwiej jest sobie po prostu to... No, stosujesz jestem... inną matematykę. Nie, chodzi o to, mówię o inwestorach, że łatwiej jest sobie im to wyobrazić. Natomiast, natomiast uważam, że jesteśmy skazani na orze, bo jaką mamy alternatywę? Możemy nic nie zrobić i płacić wyższe rachunki, ale... Yy, ostatnio odbył się, proszę Państwa, kongres Piwikon 2023 wydarzenie, które co roku redakcja Globenergia organizuje. I taką usłyszeliśmy oto miłą i ciekawą yy, wiadomość od prezesa Mirowskiego, prezesa Narodowego Funduszu Środowiska Gospodarki Wodnej, dzięki któremu, dzięki któremu instytucji mamy program Mój Prąd. Pierwotny budżet programu w ostatnim czasie został zwiększony o dodatkowe 400. Milionów złotych. I tak jak informowało mi też Ministerstwo Klimatu i Środowiska pani minister Anna Moskwa, nie jest nasze ostatnie słowo. Będziemy oczywiście tych źródeł finansowania szukali dodatkowych więcej. Mamy je upatrzone w funduszach europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. I właśnie z tego źródła finansowania będziemy chcieli, jeżeli to zainteresowanie się utrzyma dokładać kolejne środki finansowe, jeżeli oczywiście taka potrzeba będzie. I to jest Bogna doskonała wiadomość, bo pamiętasz, mieliśmy 100 milionów na prąd, wzrosło do pół miliarda, tu się okazuje, że, że może być jeszcze więcej i tu jest ta odpowiedź na całą naszą dyskusję. Magazyn energii, on jest naprawdę w dużej dotacji, liczę na to, że magazyny energii stanieją w przyszłości. Dotacja jest dość duża i ja tutaj. To mnie natchnęło optymizmem. A też Państwa zachęcam do zapoznania się z naszym programem Piwiką. A teraz przechodzimy do targów. InterSolar w Monachium, największej imprezy fotowoltaicznej, ale też magazynów energii, elektromobilności, chyba. Tak w Europie. Sponsorem odcinka jest Solar Edge. Solar Edge. Globalny lider sprzedaży falowników. energia jak zawsze, wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Tym razem na targach InterSolar 2023 edycja podobno rekordowa. Ponad 2400 wystawców, 17 hal. Pomocna będzie mapa, żeby znaleźć wszystkich tych, których chcemy odwiedzić, a odwiedzimy naszych partnerów, partnerów redakcji Globenergia. Energia. Będziemy również śledzić polskie akcenty. Zobaczymy, jakie polskie firmy i jakie polskie akcenty są obecne tu na halach targów Intersolar w Monachium. To, co nas interesuje przede wszystkim, to oczywiście fotowoltaika, efektywne zarządzanie energią i pewnie game changer na polskim rynku, czyli magazynowanie energii. Ruszamy, a swoje kroki kierujemy na początku na stoisko firmy Solar Edge. thank you Przechodzimy do komentarzy. Mariusz, który odnosi się do scenariuszy rozwoju sieci elektroenergetycznej. Mieliśmy taki scenariusz w poprzednim odcinku, rok 2032. Analizowaliśmy, co się będzie działo, czy sieć będzie przygotowana na rozwój elektryfikacji, czyli ogrzewania elektrycznego, jakie są pompy ciepła, samochody elektryczne. No i pisze, że z tym rokiem 2032 to mocne wróżenie z fusów. Po drodze mogą być kryzysy światowe, pandemia, wojny. Ciekawe, czy ktoś przy tych prognozach bierze takie zawirowania pod uwagę. W ciągu roku czy dwóch może jeszcze coś przewidzieć, ale w ciągu 10 lat obstawiam, że tam będzie bardzo duży błąd, pisze Mariusz. Yy, uważam, że scenariusz sieci elektroenergetycznych no, musi być na dekadę projektowany, gdyż to jest zbyt duży, skomplikowany system. Nie da się tego niestety na dwa lata. Oczywiście, że, że mogą być. Właśnie teraz mamy, mam wrażenie takie działania na, na dwa lata. I dlatego z tymi sieciami trochę jest jak jest. Ale, ale tutaj ja się zgadzam z panem Mariuszem, że to jest obarczone bardzo dużym błędem. Jasne. I pewnie będziemy komentować ten błąd za 10 lat. Będziemy krytykować. I krytykować, tak? ale, ale w mojej cenie lepiej jest zrobić prognozę. Z pełną świadomością, że ona jest obarczona błędem, niż w ogóle nic nie robić. Nie, no. da, się, nie da się systemu elektroenergetycznego na krótki okres. W szczególności węglową buduje się blisko dekady, tak? tak realnie od, od pozwolenia na budowę i uzyskiwania decyzji Czy środowiskowej. Powinniśmy że to jest tak daleki horyzont czasowy, że, że nawet ten tym scenariuszu 2032-2030 na nawet tam nie było jeszcze elektrowni atomowej założonej. Tak, ale to jeszcze jedna rzecz, bo zobacz, bo, bo Palmary zwrócił uwagę na dwie rzeczy: na pandemię i wojnę. I ja jednak uważam, że takie zjawiska zachodzą, zachodzą dość rzadko. No, popatrz, ile było lat w Europie spokoju. No teraz się zdarzyły dwa takie kryzysy, jeden po drugim, ale właśnie prawdopodobieństwo wskazuje, że znowu pewnie, znaczy jest wysokie prawdopodobieństwo, że znowu będą lata spokoju, raczej. Yy, więc, yy, więc tutaj ta, to nie można tak ekstrapolować, że jak teraz yy, w przeciągu tam dwóch lat mieliśmy dwa takie zjawiska, no to na pewno będzie przez... przez Podejrzewam, no że większy ból głowy dla PEZ, jednak, jednak są te zmiany w strukturze popytu i te wielkie piki, yy, na które musimy się przygotować i, i to jest pewnie duże wyzwanie. Grzechu z nami jest i pisze do Ciebie. Panie Bogdanie, załóżmy hipotetycznie, że każdy odbiorca, który jeszcze nie ma fotowoltaiki założy sobie taką instalację z magazynem energii odpowiednio dopasowaną do swoich potrzeb. Tak jak to teraz jest mocno promowane. Z własnego doświadczenia wiem, że taka instalacja obniża archunkę około czterokrotnie. W takim układzie wpływy do zakładów energetycznych zmniejszyły się aż czterokrotnie. Pewnie Pan powie, widzisz, to jest właśnie. Pewnie Pan powie, że tak się nie stanie, mimo to instalacji wciąż przybywa i przybywać. Będzie pytanie tylko jak długo? Czy jest to korzystne dla energetyki i, no i co i cena za energię, w którym kierunku pójdzie, taki tutaj się ludzik zastanawia. Widzę. Y pewnie powiem, że tak się nie stanie? No, no, nie do końca tak powiem. Nie, jest, ale to jest taka prognoza, i nie dziesięcioletnia. Z yy, dlaczego? dlaczego? Ja się akurat zgadzam z tym, bo w tym odcinku mówiliśmy o tych rachunkach, że one spadają, czy czterokrotnie. To wszystko zależy od tego, jaką ktoś ma instalację, jakie wypływy no Ale raczej ruchu. nie. A chociaż nie, no, no, nie no, od, od braku instalacji no, to, no, to jest potężna to, Tak, Tak, um, ale teraz czy te wpływy do zakładu energetycznego spadną. No i tutaj jest, no też to trzeba znowu rozdzielić, no bo kto może być tutaj, mówiąc w cudzysłowie poszkodowanym? No to ten zakład energetyczny, który my nazywamy operator systemu dystrybucyjnego, czyli ten, który nam przesyła, bo faktycznie spada przesył, a sieci trzeba utrzymać, czyli te wydatki nie spadają. I to jest rzecz, o którą ja już naprawdę od bardzo dawna mówię, że trzeba zmienić model finansowania dystrybucji. I Musi iść to w kierunku opłat stałych, a nie opłat zmiennych powiązanych z ilością kilowatogodzin. Bo i to akurat nie tutaj jest absurdem fotowoltaika, tylko absurdem jest na przykład instalacja na działkach takich Gdzie tam zużywasz sobie 100, 200 kWh, a 100 kW przełącze Tak, A, a miałeś... utrzymujesz przyłącze, utrzymuje, tak. tak? przyłącze, ktoś musi to przyłącze serwisować, więc to, ile ty wpłacasz do, systemy, do Czyli, do, czyli do, tą do... wielką gotowość musimy płacić Dokładnie. na te działki. Tak, żeby że, że, że ktoś sobie tam kilka razy zrobi grilla i zaświeci świat. Ale... Teraz Boże, ale Boże, nie, nie. Ale, nie, ale... Przepraszam, że skasujmy ten kawałek odcinka, bo tu działkowcy nas oglądają i teraz znowu. Ale, ale właśnie jaka nie bo, bo na przykład są japońskie badania, że faktycznie e, e... znaczący rozwój. Prosumentyzmu i własnego wytwarzania energii yy, yy, może spowodować zagrożenie dla stabilności finansowania kosztów dystrybucji, jeżeli ten model jest tak skonstruowany. I to nie jest kwestia tego, że to jest złe działanie, bo to jest bardzo dobre działanie i ja uważam, że w tym kierunku, czyli własnego wytwarzania energii, będzie szła Polska i pewnie duża część świata. Tylko musimy zmienić model, model opłat za dystrybucję, gdzie po prostu musimy płacić za moc, którą hipotetycznie możemy dysponować, czyli za moc przyłączeniową, powiązaną z ilością kilowatów. I to wiesz, jaki będzie miał jeszcze pozytywny skutek? Że w większości będziemy mieć mniejsze przyłącza. Ale ja będę potrzebował większe przyłącze, rzeczywiście je faktycznie dostanę. Dostaniesz je, ale faktycznie za nie zapłacisz. To jest trochę tak jak za internet. No popatrz, dostawcy internetu nie rozliczają, nie chcą się rozliczać za, za kilobajty, które Ty zużywasz, no bo wszędzie byś, a za darmo Cię przyłączą, tak? No bo wszędzie byśmy robili przyłącze, oni by ciągli światłowody, a Ty byś tam parę kilobajtów zużył. Chcą mieć ryczał, tak? Ryczał, który mniej więcej jest powiązany z kosztami, z ich kosztami stałymi plus marża. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 19 na energetyczny talk show redakcji Globenergia.